Witajcie drodzy kochani. Ja chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć kilka słów o historii Słowian i znaczy się o ich ozdobach, o ich biżuterii, dlaczego była zrobiona z miedzi, dlaczego była zrobiona ze srebra, ze złota. To właśnie są, chciałbym poruszyć ten temat i trochę powiedzieć na ten temat Wam, żebyście mogli wiedzieć, że tak naprawdę miedź jest metalem, który chroni przed negatywną energią z zewnątrz. Dlatego wiele kobiet i wielu mężczyzn również nosiło odpowiednie bisiorki właśnie z miedzi, jak również odpowiednie pierścionki, pierścienie, które były wykonane ze stopu miedzi i srebra, ze stopu miedzi i złota. I właśnie ta biżuteria dawała naszym przodkom siłę, dawała energię, tak by mogli oni po prostu odpowiednio być silni, wojować na wojnach, mieć ochronę również przed negatywnymi energiami, przed negatywnymi magiami, które były stosowane przez czy to grupy wikingów, czy to były stosowane przez inne grupy etniczne ówczesnych czasów. Dlatego wielokrotnie znajdują się w muzeach pierścienie słowiańskie, które są zrobione z miedzi, jak również bransolety, które nosiły kobiety na rękach, które były wykonane z miedzi, ponieważ tak naprawdę te bransolety i te pierścienie miały znaczenie magiczne, miały znaczenie ochronne właśnie dla tych kobiet, które je nosiły, dla tych mężczyzn, wojowników, rycerzy, którzy po prostu walczyli na dalekich wojnach, właśnie mając tego typu biżuterię na sobie. Chciałem też powiedzieć, że naszyjnik ze złota powoduje to, że dana osoba jest widoczna dla innych. Jeżeli nosi jakiś medalion złoty, czy to jakiś łańcuszek złoty, no to wówczas ta osoba jest jakby widoczna dla innych. Srebro przeciwnie, powoduje jakby ukrycie pewnej osoby, jakby skrycie pewnej osoby. Tak działa srebro, działanie srebra jest właśnie takie. Również jest bardzo zdrowym systemem picie miedzi koloidalnej. Miedź koloidalna również, jeżeli uzupełniamy ją w organizmie, czujemy się dobrze, czujemy się w harmonii, czujemy się zdrowi. Również takim elementem jest srebro koloidalne. Jeżeli pijemy srebro koloidalne, wówczas nasz organizm jest jakby regenerowany, regenerują się wszelkiego rodzaju energie i po prostu jesteśmy więcej witalni, mamy więcej energii, czujemy tą energię. Noszenie złota na szyi, jak również w postaci pierścionków, powoduje to, że daje złoto nam po prostu siłę. Złoto jest metalem bardzo pozytywnym, jest metalem, który jest ściśle powiązany ze Słońcem. Właśnie ten metal ma dużą jakby relację z naszą gwiazdą, z naszym Słońcem, ponieważ jest jakby totalnym odzwierciedleniem właśnie tej planety. No i srebro jest odzwierciedleniem Księżyca, to jest po prostu odpowiednik Księżyca, jest właśnie srebro. Są dwa przeciwstawne jakby ekstremy. I co tu jeszcze powiedzieć? Ja bym dodał, że polecał, jakby można powiedzieć, noszenie ozdób, które są wykonane właśnie z miedzi. Czy to są jakieś bransolety dla kobiet, dla naszych dzisiejszych Słowianek, czy to są jakieś pierścienie zrobione właśnie z miedzi. One spowodują jakby ochronę energetyczną Was, drodzy kochani, i możecie po prostu takie pierścienie, ewentualnie taką biżuterię nabyć na jakichś targach, czy to na jakichś ekspozycjach, gdzie są artyści, i tam po prostu możecie zakupić właśnie naszyjniki, które są wykonane z miedzi. One działają tak naprawdę ochronnie, ale również polecam po jakimś czasie, jak można to powiedzieć, magnetyzowanie, czyli po prostu położenie takiego naszyjnika z miedzi po jakimś 10 dniach na magnesie, żeby on jeszcze otrzymał więcej energii z naszego magnesu. Wówczas się odnowi ta energia, te złe energie po prostu zejdą z tego naszyjnika i nowe pozytywne energie wejdą. Dlatego bardzo pozytywnym czynnikiem jest magnesowanie właśnie, jeżeli mamy taką właśnie bransoletę, która jest wykonana z miedzi, magnesowanie ją magnesem, ona wówczas będzie miała więcej siły, więcej energii, tak radziłbym to robić przynajmniej raz na 10 dni, coś w tym stylu. Mniej więcej
jeżeli damy magnetyzację właśnie do tej sygnetu, czy do tej naszej jakby bransoletki, wówczas energia się odnowi i będzie po prostu ten pierścień, czy ta bransoletka będzie działać po prostu jak nowa. To jest właśnie taki system, który wzmocni naszą bioaurę, wzmocni nasze biopole i jak również chroni nasze biopole przed szkodliwym promieniowaniem z zewnątrz. Może to być to promieniowanie, które jest od komputerów, od telefonów komórkowych, może to być promieniowanie występujące od ludzi, którzy są napromieniowani złą energią. No to po prostu działanie miedzi ogólnie jest ochronne. Ja dodam, że mój ojciec stosował w odpromiennikach, pierwszych odpromiennikach, które były stosowane przez mojego ojca w jego firmie, inżyniera Bernarda Rulińskiego, były po prostu odpromienniki, które były na bazie płyt cynkowych i miedzi. Tak właśnie były stosowane i robione pierwsze odpromienniki, były robione przekładanki między płytą miedzianą, cynkową, jeszcze raz miedziana i cynkowa. I po prostu to był odpromiennik, który po miesiącu trzeba było namagnesować odpowiednim systemem właśnie te płytki miedziane i wówczas on dawał znowu to promieniowanie, które powinien dawać, czyli promieniowanie plusowe, które jest dla nas po prostu pozytywne. W dzisiejszych czasach już zmieniliśmy technologię. W tej chwili używamy więcej minerałów, mieszankę mineralną aronitu. Ja dodam, że aronit możecie zakupić na linku pod naszym YouTube'em. Tam będą aukcje i sklep internetowy, dzięki czemu możecie po prostu zakupić nasz aronit. I po prostu technologia już awansowała w tym kierunku, że mamy odpromienniki mineralne, ale mimo wszystko polecam kupowanie bransoletek z miedzi, jak również i sygnetów, pierścieni, które są z miedzi. One 100% działają ochronnie, także bardzo Wam to, drodzy kochani, polecam. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.